kochani, witam was bardzo serdecznie w 8 już dniu Vlogmasa. Ja przed chwilą skończyłam pracę, jest godzina 13:15, jestem pod domem, więc wysiadam i idę. I odezwę się do was, jak już się troszeczkę ogarnę, przebiorę i wtedy sobie porozmawiamy. Otwórzmy może najpierw kalendarz z czekoladkami. Dzisiaj mamy 8 i już ją widzę. I co to jest? Chyba jakiś orzeszek. Mamy już 8, jest ona dość lekka. Sprawdźmy, co tam jest. Mamy herbatkę. Nawet nie zdajcie sobie sprawy, jak mi zapachniało jakimiś ciasteczkami, cynamonem. Jest to herbatka z Tekane Wintertime. Więc taka zimowa, super, pięknie pachnie. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tak ciszej mówię, to odpowiedź jest właśnie tutaj. Zobaczcie, zostawiłam na wierzchu kalendarz z Milki. I co moja niunia robi? Wciska wszystko po kolei. Co, laleczko, byś chciała? No tak wszystkiego to może nie otwieraj, co? Vlog będzie łączony z 2 dni, to otworzymy dzisiaj 9. Niech już będzie. Tak? Dzisiaj jest 8? 8, więc jutro jest 9. I jest prezencik, ale gryzka, Wiktoria, ty nie możesz jeść jeszcze takich rzeczy, bo jesteś za malutka, tak? I tutaj naszykowane prezenty na kolejne dni. 9, 10, 11. Ale pięknie gra niunia kolędy! Super! Kochani, ja wiem, że cię bardzo, bardzo mało nagrywałam. Widzicie, jestem teraz z Wiktorią i bawię się z nią. I z jeszcze jednym kumplem. Kumplem koniem. Siedzimy sobie. Ja połączę tego vloga z jutrzejszym i będzie taki vlogmas z 7 i z 8, ponieważ jutro też mam do pracy i dzisiaj bardzo, bardzo mało nagrywałam, także nie mam wyjścia, muszę te 2 dni połączyć. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was jakiś duży problem. Kto oglądał vlogmas 2 lata temu, ten pamięta małą Lilę, a zobaczcie teraz. To już nie jest mała Lila, to jest kawał psa, ale dalej taka głupiutka, nie martwcie się, nic się nie zmieniła. Moi drodzy, jestem dzisiaj tak zmęczona, że najchętniej poszłabym spać. Zobaczcie, Lilka chyba też. Kto to się tak przytula? Kto się tak przytula? Lilunia moja, tak kochana. Mua. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie we vlogmasie dniu 9. Przed chwileczką dosłownie wróciłam z pracy i pierwsze co, to oczywiście otworzę kalendarz, bo byłam już strasznie ciekawa, co tam jest. Sprawdźmy. Odżywka do słabych i rozdwojonych paznokci. Bogata w złoto? Powiem wam szczerze, że widzę ją pierwszy raz i fajnie będzie ją przetestować. Tak wygląda buteleczka. Odżywka jest bardzo błyszcząca. Kogo ja tu mam? Zobaczcie. Stęskniłaś się ze mamą? Stęskniłaś się? Tak? Będziemy się bawić. Hop, hop, hop. Idziemy się bawić, tak? Będziemy gotować. Na koniu, hop. O tak, Wiktoria jeździ na koniu. Patataj! 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 Nie zwracajcie uwagi na moje włosy, ja wiem, że są w stanie okropnym, ale cały dzień miałam kucyka i tak trochę mi się chyba ta gumka odznaczyła. Schodzisz? Pomachaj naszym widzom, tam są nasi widzowie. Pomachaj. Cześć! Chodź, cześć, kochani! Przez te 2 dni naprawdę bardzo, bardzo mało się do was odzywam, ale jakoś naprawdę nie mam kiedy. Była teraz Daniela, druga siostra u nas i przywiozła prezent dla Wiktorii. Między innymi Wiki dostała takiego pięknego aniołka. Za chwilę przywieszę jej nad łóżeczkiem. Jest po prostu śliczne. Uwielbiam takie ręcznie robione ozdoby. No zobaczcie. Przepiękne jest, naprawdę.
Mamy aniołka tuż nad łóżeczkiem, więc mam Wam obiecać, że od jutra zaczynam znowu tak regularnie nagrywać, bo trochę przez te dwa dni nie miałam czasu i zaniedbałam te vlogmasy, ale od jutra obiecuję, że już biorę się w garść. I jutro również przyjeżdża Emil z Karolą, wymieniamy się prezentami, więc na pewno nagram Wam relację i pokażę, co dostaliśmy od nich. Idę pod prysznic, ale najpierw umyję sobie ząbki, założę swoją szynę i zaczynam od dzisiaj wybielanie ponowne zębów, bo fajny efekt mi ostatnio dało przed ślubem i stwierdziłam, że warto powtórzyć. Wiktoria robi? Proszę bardzo, czeszę Lilkę. Tylko dlaczego moją szczotką? Stwierdziłam, że pokażę Wam tak szybciutko vlogmasy, które oglądam, ale dosłownie kilka kanałów, więc zacznijmy może od Oli, Aleksandra Rutka. Kolejne vlogmasy, jakie oglądam, to Dacolka. Ada właśnie robiła mi kalendarz. Oczywiście nie mogłabym ominąć chociaż jednego vlogmasa Alice. Julka Kobus. Oglądam również regularnie Mele. No i oczywiście Alexis Ola. Pojedyncze vlogi innych osób, których już Wam tutaj nie będę na vlogu pokazywała. Moi drodzy, mam już kilka zdjęć z sesji Wiktorii i są naprawdę przepiękne. Wstawiłam jedno na Instagram, więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was serdecznie. Pa, pa! Kończymy tego vloga i widzimy się jutro. Oj, to nie, to nie. Jest aparat. Pokaż naszym widzom, jak...